Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że jesteś, piąteczka oczywiście przybijana i na początek prośba do ciebie, prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które niewątpliwie pomaga rozwijać kanał. Zaraz przejdziemy sobie do konkretów, do kuponów, bo dzisiaj, słuchajcie, jest ciekawy mecz Monaco z Paris Saint-Germain i jeżeli zagrasz sobie BTTS-a, czyli zakład na to, że obie drużyny strzelą gola za złotówkę i te obie drużyny strzelą dziś gola, to dostaniesz 200 zł od Etoto. Promocja powitalna od Etoto właśnie na dzisiaj. Promocja, o której pewnie za chwilę powiem nieco więcej, bo każdy może skorzystać. Jeżeli nie chcecie się słuchać bloku promocyjnego, przewijaj sobie od razu do tych dzisiejszych kuponów, czy tam do mojego kuponu na sam koniec. Ja też swoim tempem, jak zawsze, do tych kuponów dotrę. Zaczynam od promocji. Jest to promocja powitalna dla nowych graczy. Oczywiście to całkowicie legalnie działający w Polsce bookmacher. Jeżeli ktoś chciałby złotówkę zamienić na 200 zł, a przynajmniej spróbować, pierwszy krok to założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Po założeniu konta wpłacacie sobie minimum 5 dych i to was zapisuje do promocji, ale pamiętaj, że Etoto podwaja pierwszy depozyt, więc ja na przykładzie osoby, która chce zgarnąć wszystkie promocje, wytłumaczę i lecimy dalej. Przychodzi sobie taki gracz, zakłada konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, wpłaca 200 zł. Od razu dostaje dodatkowe 200 na grę w bonusie i jeszcze 20 zł freebeta za to, że te 200 wpłacił. I tak taki gracz może skorzystać z tej promocji. Za złotówkę gra BTTS-a, czyli zakład na to, że obie drużyny dzisiaj strzelą gola Monaco, Paris Saint-Germain. No i czekamy do wieczora, do 21. Jeżeli strzelą obie drużyny, no to ty dostajesz 200 zamiast tej złotówki, znaczy w zamian za to, że za złotówkę sobie zagrałeś, nie? Więc łopatologicznie, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, depozyt na minimum 50 zł z pamięcią, że ten pierwszy depozyt jest podwajany, tak jak widzisz ładnie teraz na tej rozpisce, więc jeżeli chciałbyś sobie od razu no więcej kasy zrobić, podwoić ten depozyt, to 200 zł i za złotówkę normalnie BTTS, ich dzisiaj obie drużyny strzelą gola Monaco, Paris Saint-Germain i za to dzisiaj trzymamy kciuki. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny, założenie konta to minuta. Zapraszam też do naszej grupy na Facebooku, ponad 110 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, na Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały, Strefa Typów, Strefa Typerów. Wszystkie linki w opisie pod filmem, tak jak zawsze. I lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia. Tym razem kasa w Etoto. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał Obstawiamy. Łapę w górę zostawiasz tutaj pod filmem i w komentarzu typujesz dokładne wyniki minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Monaco a Paris Saint-Germain. Dopisujesz swój nick gracza z Etoto albo maila. Jeżeli chcesz maila, to w ten sposób, bo YouTube czasem maile ukrywa. Komentarze do waszej dyspozycji typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku czy maila z Etoto nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału, czyli do kuponów. Aha, jeszcze informacyjnie, ten freebet, jeżeli będzie BTTS dzisiaj Monaco Paris Saint-Germain, będzie dodany w przeciągu 48 godzin, bo to jest freebet i macie dobę na wykorzystanie tego. Tyle chciałem jeszcze dodać. No i przechodzimy, słuchajcie, debiuty. Dzisiaj na koniec mój kupon na weekend. Tak jak mówiłem, robię sobie tam co 2, co 3 tygodnie taki kupon sobie rzucę. Zobaczymy, czy za którymś razem w ogóle się uda. Na początek kupon od Damiana i tutaj mamy czyste zwycięstwo Paris Saint-Germain. Ja często powtarzam, że Paris Saint-Germain to jest taka drużyna, która no raczej z każdym, może nie tyle ma łatwą przeprawę w lidze francuskiej, ale raczej z każdym jest w stanie sobie poradzić, nawet jak to jest Monaco. No bo tak chyba trzeba powiedzieć, tak chyba trzeba się umówić, że jednak mimo wszystko to Paris Saint-Germain jest daleko, daleko z przodu przed resztą ekipy w lidze francuskiej. Tutaj czyste zwycięstwo po bardzo fajnym kursie. Mamy BTTS-a w meczu Freiburga i Bayernu Monachium. No jak wiadomo, Bayern tutaj ze swoimi problemami, a ten Freiburg też całkiem dobrze ostatnio gra. Nawet jak przegrywają, to gdzieś tam starają się w ofensywie powalczyć i te gole strzelają. No taka propozycja na BTTS-a i mamy jeszcze rzuty rożne Almerii zaproponowane na wyjeździe z Celtą Vigo. No to statystycznie, jeżeli chodzi o ostatnie mecze Almerii, to biją całkiem dobrze te rożne, bo 4, 4, 6, 11, 3. Wiadomo, że na taką ekipę jak Almeria na wyjeździe ta linia nie jest za wysoka, no ale w każdym razie muszą drużynowo tutaj pokryć, żeby to oczywiście było zielone. Dalej mamy kupon od Macieja i tutaj mamy propozycję mocnego dubla. O proszę bardzo, jest Botim to score w meczu Monaco i Paris Saint-Germain, czyli tutaj Maciej wyczuł promocję. Słuchajcie, no okej, tak jak mówię, Paris Saint-Germain jest raczej poza zasięgiem każdego. No, no wystarczy, że oni, słuchajcie, wystarczy powiedzieć, że naprawdę no mają jedną trzecią najlepszą defensywę w lidze. Ciekawostką jest to, że Paris Saint-Germain tam blisko 20 goli straconych, a Monaco powyżej 30, nie? W 22 meczach powyżej 30 straconych goli. Faktycznie, ta ofensywa Monaco też jest dobra, bo średnio prawie 2 gole na mecz strzelają. No myślę, że tutaj trzeba się bardziej martwić o gola Monaco przy tym BTTS-ie, no, ale grają u siebie. Może faktycznie będzie to jakiś lekki
lekki handicap, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o strzelanie goli, to Paris Saint-Germain ma Mekambę i tak naprawdę temat wyczerpany, nie? Propozycja BTTS-a i do tego dorzucone rzuty rożne w meczu Freiburga i Bayernu. Pierwsi w ostatnich meczach 15, 7, 11, 8, 7 nabitych kornerów. Z tych ostatnich meczów tak naprawdę tylko dwa razy linia pokryta. Lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o mecze Bayernu Monachium, bo 10, 13, 8, 10, 11, 4 na 5 ostatnich meczów kryta linia 8,5. Panie Macieju, trzymamy kciuki. Dalej mamy kupon od Adriana. No i tutaj, słuchajcie, lecimy na sekundę do Ligi Belgijskiej. Mamy spotkanie Westerlo z Charleroi. To jest pojedynek generalnie ekip tej drugiej części tabeli, czyli nie żadne tutaj topowe drużyny. No i od razu rzuca się w oczy też to, że jedni mają po 27 rozegranych kolejkach 40 strzelonych goli, a drudzy, czyli Westerlo, a Charleroi jedyne 25. To jest naprawdę dużo mniej. Pamiętajcie, że tutaj jest liczone na BTTS-a, nie? Czyli Charleroi strzela poniżej gola na spotkanie. Jeżeli chodzi o defensywy, tak samo słabe, można powiedzieć, bo w 27 kolejkach odpowiednio 49-43 gole stracone. No tutaj mamy propozycję BTTS-a, mamy zakład na to, że St. Pauli nie przegra i doklejony tutaj jest overek. St. Pauli grające na wyjeździe z Schalke, no generalnie na samo zwycięstwo St. Pauli jest całkiem sympatyczny kurs, bo to są okolice 1,70, a jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to St. Pauli no sobie spokojnie tutaj, może nie spokojnie, ale liderują, mają przewagę 6 punktów nad drugim Kiel, no a Schalke to jest 14 pozycja. Totalnie nieudany sezon w wykonaniu Schalke, ekipy, która przecież niegdyś w Bundeslidze mocno walczyła. No tutaj dla mnie faworyt jest jeden. Jeżeli St. Pauli faktycznie celuje, bo wiadomo, że nieraz się tak mówi, że są ekipy w tych drugich ligach, które fajnie cisną cały sezon, nagle coś się psuje i się okazuje, że nie chciały awansować, nie? No tutaj, biorąc pod uwagę 23 rozegrane mecze, St. Pauli jest mocnym faworytem. Tutaj mamy propozycję jeszcze na podpórę i overa 1,5 gola, czyli takie zabezpieczenie. I do tego mamy też Rogale i też druga Bundesliga. Spotkanie Herty właśnie z Kiel. Jeżeli chodzi o spotkania Herty, to ostatnio 9, 13, 5, 10, 6 Rogali. Tak przeciętnie bym powiedział. Spotkania Kiel 4 różne, ale poza tym 12, 14, 16, 15. No tutaj podejrzewam, że jest u Adriana mocna wiara w to, że Kiel będzie te różne kręciło, bo ich mecze faktycznie są overowe, jeżeli chodzi o kornery. Przedostatni kupon i moja tasiemka. Przedostatni kupon jest od Wojtka. No proszę bardzo, tutaj mamy jedną bramkę Almerii. Aha, są generalnie gole underdogów, już widzę. Almeria jest underdogiem zdecydowanie w starciu z Celtą Vigo, mimo tego, że Celta też nie gra jakoś wybitnie w tym sezonie, bo to jest, słuchajcie, tutaj miejsce nad strefą spadkową zaraz. Jeżeli chodzi o Almerię, to oczywiście całkowity outsider ligi, 9 punktów jedynie uzbierane w 26 meczach. 25 goli strzelili i może to faktycznie jest jakiś najgorszy wynik, no ale tutaj defensywa oczywiście robi tą robotę negatywną, bo to aż 54 stracone gole, tutaj celowane w gola underdoga. Celowane też gola w underdoga w meczu Freiburgu i Bayern Monachium. Freiburg na własnym terenie oczywiście jest, będzie underdogiem, to nie jest nic dziwnego, nawet jeżeli Bayern Monachium ma jakieś tam swoje problemy, też propozycja na gola i też mamy rożne. Dzisiaj w dużej ilości kuponów mamy propozycje na rzuty rożne. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Lazio, 11, 11, 8, 15, 7 kornerów. Ostatnie mecze, to jest w ogóle ciekawy mecz na dzisiaj, ostatnie mecze Milanu 12, 10, 10, 3, 6, więc tutaj też cyferkowo nie wygląda to może idealnie, ale zdecydowanie nie wygląda źle, można się faktycznie nad tym zastanowić. Jest jeszcze kupon od Szymona, jest to spotkanie Monaco i Paris Saint-Germain. Tutaj Paris Saint-Germain z podpórą i overem 1,5 gola, czyli też takie, powiedzmy, lekkie zabezpieczenie z nadzieją na to, że będą minimum 2 gole. Typ, który mi się nie podoba, czyli over 1,5 gola w pierwszej połowie w meczu Freiburga i z Bayernem Monachium. Też chyba tydzień temu w weekend było to grane w meczu z Lipskiem i wcale nie było tego overka, więc gdzieś mnie te... Zresztą wy doskonale wiecie, że te bety połówkowe czasem mi się nie podobają i dzisiaj faktycznie mi się to nie podoba. No musi być ofensywnie i overowo od pierwszej minuty tak naprawdę, żeby w 45 minut wpadły 2 gole. No jest taki pomysł. Kurs oczywiście kuszący, bo na te typy są, na ten rynek są kuszące kursy. Jest, proszę Ciebie, Lazio z podpórą i over 1,5 gola, czyli zakład na to, że Lazio na własnym terenie z Milanem nie przegra. Dla mnie pod 1x2 typowy no bet. Nie mam pojęcia, w którą stronę to pójdzie. Na przestrzeni całego sezonu oczywiście Milan o wiele lepszy. Lazio gdzieś tutaj stara się do tej topowej szóstki dobijać i zakotwiczyć w tej strefie pucharowej na przyszły sezon. No zobaczymy. Szymon celuje w gospodarza z podpórą i over 1,5 gola i jeżeli chodzi o kupony na dzisiaj, to mamy 5 sztuk. Mam nadzieję, że to się zazieleni i tak jak mówiłem, co 2 tygodnie, co 3 tygodnie będę też rzucał w piątek swoją taśmę na weekend. No i tym razem wybrałem sobie, słuchajcie, Chelsea z podpórą i overkiem 1,5 gola. Od soboty zaczynamy, nie?
mecz na wyjeździe z Brentfordem. Wydaje mi się, że nawet jeżeli te obie ekipy nie grają jakoś wybitnie, nie mają fantastycznej dyspozycji, to wydaje mi się, że kadrowo, jakościowo i piłkarsko Chelsea, mimo kontuzji i absencji, jest po prostu lepsza. Tutaj dorzucam sobie podpórę i overek 1,5 gola, bo kurs jest wystarczający z racji tego, że gram sobie ACO, nie? Daję BTTS-a w spotkaniu Newcastle i Wolverhampton, bo obie ekipy też nie mają jakiejś stabilnej formy. To przede wszystkim trzeba powiedzieć, nie? To trzeba powiedzieć, ale wydaje mi się, że obie ekipy są w stanie w każdym meczu strzelić gola, bo tak to ostatnio wyglądało, że obie ekipy praktycznie w każdym meczu, nawet jak przegrywają czy remisują, to w ofensywie to wygląda dobrze, więc tutaj spokojnie celuję sobie w BTTS-a. Jeden z takich chyba wyższych kursów na tym moim kuponie to zwycięstwo Aston Villa. Oczywiście, grają z szalonym Luton na wyjeździe. Luton, który jest w stanie postraszyć każdego, ale troszkę tutaj Luton chyba zadyszkę złapało, bo trzy ostatnie mecze to są porażki. Okej, to było Sheffield 3-1 u siebie, powinni to wygrać. Z United 2-1 porażka, ciężki mecz. Z Liverpoolem 4-1, okej, ciężki mecz, ale wydaje mi się, że Aston Villa w końcu odzyskała taką dobrą dyspozycję. No dwa ostatnie mecze z Fulham na wyjeździe 2-1 zwycięstwo, z Nottingham 4-2 u siebie zwycięstwo. Kuszący kurs, ja to oczywiście sobie biorę na kupon. Dorzucam jedne z dwóch rzutów rożnych. Najpierw w soboty w spotkaniu Unionu i Borussii Dortmund, tutaj taki klasyczny over w sumie klejony. I jeżeli chodzi o niedzielę, no bardzo ciekawe spotkanie. Manchester City, Manchester United. Mimo wszystko, City jest faworytem. Oczywiście jest faworytem, to nie podlega dyskusji, ale daję sobie gola Czerwonych Diabłów, bo w takich meczach mogą się dziać cuda. Mi tutaj jedna bramka Manchester United wystarcza. Dorzucam też z niedzieli jedne rzuty rożne w meczu Bilbao i Barcelony, też pod klasycznego w sumie overa. No i taka doklejka w sumie. Na minimum jedno trafienie Bolonii, która no w tym sezonie, znaczy nawet nie w tym sezonie, ostatnio, tak trzeba powiedzieć, ostatnio gra wybitnie i aż chce się oglądać ich grę. Ostatnich 5 meczów to są mecze zwycięskie i grają naprawdę fantastycznie. Liczę na minimum jednego gola, są underdogiem, więc do taśmy, do ACO ten kurs na jednego gola dla mnie jest wystarczający. Kiedyś taka taśma siądzie i zliczę sobie te wszystkie, które próbowałem. To jest druga. Ostatnia wywaliła się na pierwszym typie chyba, z tego co pamiętam. To jest druga i zobaczymy jak pójdzie. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to było na tyle. Przypominam tobie właśnie dzisiaj, że jeżeli Monaco i Paris Saint-Germain strzelą gola, czyli będzie klasyczny BTTS, a zagrasz sobie to za złotówkę, jak tu widzisz, to dostaniesz w nagrodę 200. Promocja powitalna na dzisiaj w Etoto, jak ją odebrać, już tłumaczę. Pierwszy krok, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz konto w Etoto, wpłacasz sobie 50 zł, ale pamiętaj, tu jest podwojenie, żebyś potem nie żałował, że nie wykorzystałeś tego pierwszego depozytu, bo przy pierwszym depozycie Etoto podwaja ci do 200 zł wpłatę, tak jak widzisz na tej rozpisce. Czyli powiedzmy, wpłacasz sobie 200, dostajesz dodatkowe 200 w bonusie na grę, jeszcze 20 zł freebeta za to, że 200 wpłaciłeś i taki kupon ładujesz za złotówkę. Złotówka na BTTS-a. Jeżeli będzie BTTS, obie drużyny strzelą gola, to w przeciągu 48 godzin 200 dostajesz we freebecie, jeszcze dodatkowo od Etoto i masz dobę na wykorzystanie tego. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem, można korzystać. A za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za oglądanie do samego końca. Oczywiście bardzo miło, że łapę w górę zostawiłeś. Osoby zainteresowane, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki w opisie pod tym filmem. Tobie życzę miłego dnia, uśmiechu na twarzy, jak masz coś pograne. Niech się zieleni. Pozdro, siema. Elonara.